Dlaczego nie lubię Doorsów? Na tym kanale zagrałem wiele różnych horrorów na Robloxie. Niektóre wróciłem, niektóre nie. Jednakże jest jedna cecha wspólna między większością robloxowych horrorów. Są tragiczne. Spośród tego bagna wyszły jednak trzy horrory. Jednym z nich jest Apeirofobia, czyli gra, która ma obecnie około 1500 graczy i 93% lajków. Nagrywałem ją wielokrotnie na tym kanale i pewnie będę ją jeszcze nagrywał i wrzucał. Drugim horrorem jest Mimik, który ma około 4000 graczy w tym momencie i 90% lajków. O nim się nie będę wypowiadał, bo jeszcze w niego nie grałem. No i jest jeszcze jeden horror, ten najpopularniejszy, Doors. W momencie nagrywania tego odcinka, Doorsy mają około 40 tysięcy graczy i 94% lajków. Doorsy stały się niezwykle popularne i niezwykle lubione. Praktycznie same używiły Robloxa w mediach społecznościowych takich jak TikTok i YouTube. Moim pytaniem jest, czemu ludziom się to podoba? Próbowałem zagrać w tę grę parę razy i za każdym razem nie miałem żadnej zabawy. Dlaczego? Rozbijmy to na dwa punkty. Zanim zacznę, chciałbym jeszcze powiedzieć, że jest to moja subiektywna opinia, która wykształciła się w specyficznych warunkach, które niedługo poznacie. Wracając, pierwszy z punktów to potwory i ich mechaniki. Potwory to najważniejsza rzecz w horrorze i najpopularniejsza. Dobrze też, żeby miały unikalne mechaniki i to właśnie dają nam deweloperzy Doorsów, prawda? No, nie do końca. Poza Rushem i Ambushem, które są praktycznie te same, nie ma prawie żadnej nowej mechaniki. Zacznijmy od najpopularniejszego potwora, Seeka. Seek jest głównym bossem, tak można powiedzieć, i pojawia się co jakiś czas. Ma epicką scenę pościgu przy epickiej murzyce i musisz uciec i nie wbiec w jakieś szafki, wybrać dobre drzwi, bo inaczej on ci wygonguje. No i oczywiście już to widziałem w Apeirofobii, kiedy Bartuś nas goni i było to pokazywane na moim kanale wielokrotnie. Tak samo jest z drugą najpopularniejszą postacią, czyli Figurem, który nie widzi cię, ale cię słyszy, więc dlatego musisz być bardzo cicho. No i znowu gdzieś to widziałem. Znowu w Apeirofobii, Małpa. To jest to samo. I nie mówię teraz, że Doorsy zgapiły, ponieważ Doorsy wyszły wcześniej i bardziej prawdopodobne jest to, że było na off. Chodzi mi o to, że ja to już widziałem i dlatego to jest moja subiektywna opinia. Ktoś mógłby zagrać w te dwie gry w odwrotnej kolejności niż ja i mieć odwrotne wrażenia. Drugi punkt to to, że dla mnie gra jest nudna. Dlaczego jest nudna? Dlatego, że poziomy są powtarzalne. Jest parę rodzajów poziomów i szybko to się nudzi. Oczywiście dla mnie. Poza tym nie ma nic zabawnego w tej grze. Nie ma żadnych zabawnych momentów, bo tak naprawdę tutaj cały czas musisz się pocić. Tutaj masz jedno życie i jeśli nie jesteś skupiony na maksa, to praktycznie to życie tracisz. Dlatego to jest nieśmieszne, ponieważ śmierć w grze to jest najśmieszniejszy moment, a tutaj nie możesz się zaśmiać, ponieważ odpadasz po prostu. Dopiero wtedy masz więcej niż jedno życie. Jeśli się wywalisz w głupi sposób, tak jak tutaj... Myślałam, że mi się uda. No to wszyscy się śmieją, razem z tobą. W Doorsach nie ma tego elementu i pojawia się frustracja. Uważam, że jest to bardziej gra solo. Gra, którą nie możesz zagrać z przyjaciółmi, ponieważ nie jest to zabawne. Z przyjaciółmi masz mieć zabawę i dlatego nie lubię Doorsów. Doorsy nie są złe. Ja po prostu ich nie lubię i nie będę ich wrzucał, ponieważ nie chce mi się w nie grać. One są absolutnie nieśmieszne, ale nie oceniam nikogo, komu się podobają. Na tym możemy już chyba skończyć ten odcinek. Wejdźcie na mój drugi kanał, Kontrowersyjny Debil. Cześć!